Moi drodzy, takie pytanie do was. Pamiętacie, jak wyglądała Polska lat 80? Może tak? Nie, tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to jest ta gorsza wersja przyszłości, która czeka nas, jeżeli nie będziecie wyłączali po sobie światła wychodząc z pokoju, a wszystko to w nowej grze ekipy Bluebird Team, Chronos, The New Dawn. Moi drodzy, Chronos Nowy Świt to nadchodzący horror science fiction, który pięknie miesza klimaty europejskie, a konkretnie Polskę lat 80. z brutalną retrofuturystyczną wizją przyszłości, gdy to cały świat dotknięty jest globalnym kataklizmem znanym jako zmiana. Po Silent Hill 2 Remake wreszcie po tych 9 latach, odkąd promuje gry Bluebirdów od pierwszego Layers of Fear we wczesnym dostępie jeszcze, nareszcie wszyscy doceniają ich absurdalnie ciekawe i dziwaczne pomysły na budowę światów. Po Obserwerze cieszę się, że w końcu dostaniemy kolejny horror science fiction, bowiem przygody Lazarskiego są mi bardzo bliskie. Mam nadzieję, że choć w maleńkim jakimś stopniu gdzieś będzie odniesienie do Obserwera, choć dzieje się to w zupełnie innym uniwersum. Tak czy owak, zwiastun wygląda obłędnie, moi drodzy. I gra przeniesie nas na kompletnie wyjałowione pustkowia przyszłości. Akcja oczywiście jest osadzona konkretnie w Polsce, jednakże będziemy się także cofać na dwóch różnych płaszczyznach czasowych do lat 80. Fakt osadzenia fabuły w Polsce jest czymś, co jest dosyć kultowe, jeżeli chodzi o gry Bluebirdów. Tak było w przypadku Obserwera i The Medium. Cieszy mnie więc, że ponownie przyjdzie nam zobaczyć ich wizję, ich rodzinnego miasta. Jak czytamy na oficjalnej stronie gry, w przeszłości zobaczymy świat podczas szalejącej zmiany, globalnego zdarzenia, które na zawsze odmieniło ludzkość. W przyszłości zaś przemierzymy wyjałowione pustkowie, na których każdy ruch to walka o przetrwanie w starciu z niebezpiecznymi wynaturzeniami. Aby przetrwać, będziemy musieli wykazać się refleksem i zmysłem taktycznym, a wcielimy się w podróżnika, wysłannika enigmatycznego kolektywu, obarczonego misją przeszukiwania pustkowi w przyszłości w celu zlokalizowania wyrw w czasie, dzięki którym przeniesiemy się właśnie do Polski lat 80. XX wieku, tak dla klarowności, nie? Naszą misją będzie odnalezienie kluczowych osób z przeszłości, które zginęły w czasie apokalipsy, i używając potężnego żniwiarza, możemy zdobyć ich esencję, czyli duszę, i sprawić, że udadzą się z nami do przyszłości, czy też teraźniejszości, w zależności od tego, jak to rozumieć. No bo z punktu widzenia podróżnika, którym będziemy sterować, no nasz protagonista pochodzi z teraźniejszości. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że starsza pani, którą widzimy i z którą nasz bohater rozgrywa partię szachów, jest właśnie taką osobą. Osobą kluczową, której znaczenie musi być. Prawdopodobnie przez to, że ich esencje w jakiś sposób, tak bym to rozumiał, w trakcie zmiany, przeniosły się do właśnie przeszłości i w jakiś sposób dziwaczny mogą próbować namieszać. Fajnym detalem jest to, że kiedy przyjrzymy się temu zwiastunowi, zauważamy, że mieszkanie w rzeczywistości, które widzimy na dwóch płaszczyznach czasowych, to właśnie to samo miejsce. Z kolei potwór, w którym w przyszłości walczy nasz bohater, to nikt inny, a ta starsza pani. Bardzo fajny detal, jeżeli oglądaliście rzeczywiście i zobaczycie teraz ten zwiastun raz jeszcze z tą perspektywą, nabiera to zupełnie innego klimatu. W
tym zniszczonym i pełnym niebezpieczeń świecie nasze przetrwanie będzie zależeć od wielu rzeczy, od kilku czynników, od naszych zdolności, strategicznych umiejętności planowania. Zastanawiam się, czy będzie tak, że dzięki temu będziemy mieli na przykład ograniczoną ilość surowców. Domyślam się, że patrząc przez pryzmat nawet tego, co blueberzy robili dotychczas, można się tego spodziewać, że surowce będą ograniczone, a my będziemy musieli z każdym kolejnym wrogiem, którego napotkamy, walczyć z głową. Nie będziemy mogli panikować, tylko będziemy musieli bardzo taktycznie podejść do każdego starcia. W zależności od tego, ile mamy amunicji, jak możemy sobie poradzić i w zależności od tego, jak ciężcy są dani wrogowie. Zastanawiam się tym samym, jak będzie wyglądał nasz arsenał, ale z tego, co widziałem zarówno ze zwiastunie, jak i po screenach gry, myślę, że dostaniemy naprawdę bardzo dobry survival horror science fiction, których, no, bądźmy szczerzy, dawno nie było. W tym roku zadowoliło mnie kosmicznie to, że zapowiedzieli chociażby Alien Isolation 2, a myślę, że blueberki po tak wielu dobrych grach i absolutnie genialnym Silent Hill 2 Remake robią horror science fiction, no to moje serducho się raduje, nie ukrywam, bo to jest gatunek, który przez wiele lat był traktowany trochę po macoszemu, a nie da się ukryć, że tytułami takimi jak Callisto Protocol czy Dead Space Remake byłem dość zawiedziony, no bo Dead Space Remake to był po prostu wizualny upgrade i tyle, a z kolei Callisto było takie więc dla mnie ten tytuł to jest coś, na co absolutnie obłędnie czekam i doczekać się nie mogę. Oczywiście będziemy mierzyć się z wrogami zarówno używając w broni palnej, ale walcząc również w zwarciu. Często będziemy prawdopodobnie musieli mierzyć się z wrogami, którzy będą mieli przewagę liczebną. Zastanawiam się więc, na ile walka wręcz będzie dostosowana do radzenia sobie z kilkoma wrogami. Silent Hill 2 remake'u było to fajnie rozwiązane, bo kiedy opanowaliśmy schemat tego, jak zachowywał się na przykład dany wróg, mogliśmy sobie jeden na jeden radzić dość dobrze. Kiedy pojawiały się dwa, już musieliśmy zastanawiać się, któremu strzelić w kolano, by zająć się tym drugim, a kiedy były trzy, absolutny chaos i byliśmy po prostu na straconej pozycji, dział się koszmar. Tym samym wydaje mi się, że ten system sprawdziłby się właśnie w takim horrorze science fiction, w którym będziemy walczyli znowuż z takimi właśnie stworami, które będą dosyć trudne do opanowania, zwłaszcza patrząc po tym, jak poruszają się chociażby zwiastunie po terenie. Wydaje mi się, że walka będzie bardzo wymagająca i cieszy mnie to. Opanowanie taktyczne i zimna krew w takich sytuacjach doda temu wszystkiemu finezji i też takiego poczucia rzeczywiście satysfakcji, że w miarę potrzeby od gracza, by zrobił wszystko, by przetrwać, jest ona nagradzana, gdyż rzeczywiście opanuje tę walkę i będzie radził sobie dobrze, choć może wcale to nie być łatwe. Cieszy mnie to niebywale. Co więcej, po dłuższej analizie możemy zauważyć, że lokacja, która jest widoczna w tej przyszłości, dotkniętej zmianą, dotkniętej tym globalnym kataklizmem, akcja dziejąca się w Polsce, blueberzy są z Krakowa, możemy zauważyć więc, że mowa tu o, a właściwie nie tyle mowa, co widać, Nową Hutę. Jednakże jest jedna rzecz, która jest kompletnie zmieniona, mianowicie na środku placu, na którym w rzeczywistości w naszym czasie budynku nie ma, w przyszłości stoi tam jakiś duży budynek. Z początku, nie ukrywam, moja myśl była taka, że jest to Pałac Kultury, ale z drugiej strony skąd ta, wiecie, ta jakby, nie wiem jak to powiedzieć, napęd na płyty CD, no nie? Na środku, który po prostu jest pustą przestrzenią. Potem zaczęliśmy się zastanawiać, czy może chodzi o jakiś wysoki budynek w Krakowie, jednakże takiego nie ma, który by przypominał ten. To przyszłość, która jest modyfikowana na potrzeby właśnie tego, żeby ten świat i ten Kraków w przyszłości wyglądał nieco inaczej. Tak czy owak, wygląda to po prostu świetnie. A po Silent Hillu 2, który ukończyliśmy na kanale, pojawiła się też analiza i wyjaśnienie fabuły, do których serdecznie zapraszam. Zresztą konkurs na Silent Hill 2 Remake nadal trwa pod odcinkiem. To też link macie oczywiście w opisie, moi drodzy. No, nie ukrywam, jestem mega podekscytowany na to, że pierwszą rzeczą, którą od blueberów po premierze remake'u dostaliśmy, jest zupełnie nowa gra, którą tworzą sami i wydają sami. To jest też bardzo ważne. Nie mają nad sobą wydawcy, tylko zajmują się tym sami, co mnie bardzo cieszy, bo mają kompletną wolność twórczą i nikt nie będzie, wiecie, spinał się o terminy, tylko po prostu dostarczą nam w przyszłym roku kolejną dobrą grę. Moi drodzy, jeżeli z poprzednimi grami blueberów zaznajomieni nie jesteście, to zachęcam serdecznie, bo wszystkie ograliśmy na kanale i linki do nich znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że czekacie na Chronos The New Dawn, bo jak dla mnie wygląda absolutnie świetnie. Nie ukrywam, jestem mega zadowolony. Ten gatunek naprawdę jest czymś, co jeszcze dla mnie jest na tyle niewyeksploatowane, że wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy dostali w nim
nim więcej gier w najbliższych latach, ale no szczególnie na Chronos The New Dawn czekam. Moi drodzy, link do gry na Steamie macie w przypiętym komentarzu, dodajcie proszę go do listy życzeń, bo to bardzo wspiera twórców, a twórców rodzimych wspierać należy. No i cóż, zachęcam was do zapoznania się, tak jak mówiłem, z innymi grami Bloomberg'ów oraz oczywiście Silent Hill 2 Remake na kanale, bo to seria, której przeoczyć nie możecie. A jeżeli Chronos The New Dawn to jest coś, co was interesuje i chcielibyście ten tytuł na kanale zobaczyć, dajcie mi znać w komentarzach, jakie są dotychczas wasze wrażenia. Czy macie może jakieś pomysły, uwagi, coś, co chcielibyście twórcom przekazać, na pewno postaram się, by te komentarze do nich dotarły. No i cóż, pamiętajcie o kciuku w górę, jeżeli materiał wam się podobał, subskrypcji, dzwoneczku, wtedy bowiem żaden film was nie ominie, a ode mnie w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronite'a. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i do miłego usłyszenia.